Okej, okay, i powiedzmy może, co dzisiaj będzie serwowane? Oczywiście. Witam serdecznie, Maciej Nowicki, Artur Moroz. Dzisiaj planujemy serwować dania z gęsiny. Podczas akcji Najlepsza Gęsina na Świętego Marcina, prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Będziemy mieli sałatkę z ciecierzycy z żołądkami, rolady z gęsi, pierś smażona na różowo, uda konfitowane. Będziemy także serwować półgęsek, jest to potrawa, przekąska tak naprawdę zarejestrowana przez Kujawsko-Pomorskie w Ministerstwie Rolnictwa. Występuje jako produkt tradycyjny. Będziemy używać tak naprawdę lokalnych produktów, jabłka, malinówki, dynie, jarzębinę, żurawinę do naszych potraw. Co jeszcze? Coś Macieju zapomniałem? Chyba wszystko. A w jaki sposób pan je... wątróbki w bekonie oczywiście. Tak. W jaki sposób pan je gęsinę? Jaki jest pana ulubiony sposób? Nożem i widelcem. Ale jak przyrządzono? Jaka potrawa? Tak naprawdę ja bardzo lubię w różny sposób. To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest dobrać technikę do danego produktu. Inaczej, inna jest technika do piersi, inna technika jest do ud, inna do żołądków. I teraz pytanie jest, co wolę, Krysię czy Marysię? Tak naprawdę Dorotę, bo to jest moja żona.